Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nas już słychać, że wszystko jest ok z dźwiękiem u Państwa. Więc dzień dobry jeszcze raz oficjalnie. Nazywam się Artur Krzysztofek, jestem dyrektorem Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób, o dziękuję, cieszę się, że słychać, już widzę odpowiedzi. Cieszę się, że jesteśmy tutaj tak licznie zebraną grupą osób na dzisiejszym wideoczacie, na dzisiejszym webinarium prowadzonym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną, a tak naprawdę przez naszego partnera, przez firmę FSWO, a dokładnie przez CEO tej firmy, przez pana Piotra Rolę. Serdecznie witam i bardzo się cieszę, że firma FSWO, która jest członkiem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, postanowiła podzielić się swoją wiedzą z Państwem, wiedzą na temat tego, czym zajmują się tak naprawdę na co dzień, między innymi kształtowaniem marki, ale także organizacją eventów w całej Polsce i nie tylko. I myślę, że ta wiedza jest szczególnie ważna i potrzebna w tej chwili, kiedy właśnie zmagamy się z kolejnym, trwającym właściwie kryzysem i pogłębiającym się niestety na skutek kolejnych obostrzeń, kryzysem branży turystycznej. Panie Piotrze, ja nie będę przedłużał, przekażę głos Państwu. Dziękuję jeszcze raz za udział w webinarium kolejnym, już organizowanym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Serdecznie chciałbym też Państwa zaprosić do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Na naszym YouTubie znajdują się nagrania wszystkich naszych webinarów, które w tym roku realizowaliśmy i zapewne to też nie jest ostatnie takie spotkanie, więc serdecznie Państwa zapraszam do tego, aby być z nami nie tylko dzisiaj, ale też w mediach społecznościowych na co dzień. Życzę udanie spędzonego czasu, wiele pożytecznej wiedzy i do zobaczenia, do usłyszenia, pewnie już teraz tylko w sieci. Panie Piotrze, przekazuję głos. Żałuję bardzo, że nie mogę Państwa zobaczyć. Chciałbym bardzo wszystkich Państwa poznać. Jesteśmy nowym członkiem WOT-u. Właściwie jesteśmy parę miesięcy w WOT-ie, dopiero jako FSWO. Jako firma na rynku istniejemy już 14 lat. Zrealizowaliśmy naprawdę bardzo wiele różnych eventów. Począwszy od bardzo małych po naprawdę duże, jakieś masowe. Naszym klientem głównie są korporacje. Czasami zdarza nam się też współpracować z sektorem budżetowym, więc dużo takich rzeczy dzisiaj będzie z rynku mocno B2B, natomiast z racji prezentacji, znając też Państwa historię i potrzeby, starałem się znaleźć jak najwięcej takich przykładów, które mogą Państwo później wykorzystać u siebie w pracy, zastosować też w swoich indywidualnych strategiach obiektów, czy też instytucji, czy miast. Nie przedłużając, bo mamy małe opóźnienie, zaczniemy sobie od prezentacji. Już tylko małą poprawkę zrobię. Okej, już chwilkę. Okej, dobrze jesteśmy. Przepraszam. Dobrze, o czym Państwu dzisiaj opowiem? Pierwsze, to jak wykorzystać zasoby, które już istnieją. Drugie, jak trzymać zaciekawienie i zachęcić do powrotu ludzi do miejsc, do obiektów, do przestrzeni, do wydarzeń, które już organizowaliśmy, jak i gdzie poszukiwać inspiracji, ciekawych rozwiązań oraz kreatywność, czyli klucz do sukcesu. Jak wykorzystać zasoby, które już istnieją? Właściwie wybraliśmy cztery takie najważniejsze. Pierwsze to nastroje i otoczenie, kultura i tradycja, architektura i infrastruktura oraz ostatnia i najważniejsza właściwie, to są ludzie. Tak naprawdę ludzie tworzą wydarzenia, ludzie wpływają na jakość miejsc, ludzie wpływają na ich różnorodność i to oni tak naprawdę tworzą i promują to, co się dzieje w danym miejscu czy w danej sytuacji. A z każdych z tych grup starałem się wybrać kilka ciekawych przykładów, które demonstrują w ciekawy, inny, nietuzinkowy sposób dane miejsce, wykorzystując właśnie zasoby, które są w danym regionie, w danej okolicy, w danym mieście, a nawet w danym obiekcie. A pierwszy taki przykład, który przyszedł mi do głowy właściwie naturalnie i dosyć szybko, to jest Zielona Góra i okolice Zielonej Góry. Miasto, które przed wojną słynęło z winiarstwa,
Tradycje te bardzo mocno zniknęły po II wojnie światowej. Właściwie zaczęto odbudowywać je dopiero od lat 90., ba nawet powiem dopiero właściwie po roku 2000. Wtedy też władze regionalne stworzyły Lubuskie Centrum Winiarstwa, zaczęły reaktywować się winnice, powstała Lubuska Giełda Winiarska. To jest takie miejsce, gdzie producenci win spotykają się z hotelarzami, z przedsiębiorcami z branży horeca, czyli hotele i restauracji. Odbywa się tam sampling win, zakupy, degustacje oraz taka długotrwała współpraca. Jak wiemy, polskie wina tak naprawdę dopiero czkują i historia ich produkcji dopiero rozkwita. Właściwie 2 tygodnie temu byłem w regionie Barolo, to jest jeden z takich najstarszych winiarskich regionów we Włoszech, w Piemoncie. I od właścicielki winnicy usłyszałem takie zdanie, że wina uczy się całe życie, więc my jesteśmy tak naprawdę na początku tej drogi, natomiast jeśli chodzi o turystykę i ten region, wydaje mi się, że jest to jeden z lepiej rozwijających się regionów, jeśli chodzi o taką etoturystykę. Wokół tego też zbudowane są bardzo ciekawe imprezy jak winobranie, jest to wrześniowa impreza, która zrzesza bardzo dużą ilość osób, mnóstwo atrakcji, idą też za tym dalej bachanalia, jest to studencka impreza, którą studenci organizują pod nazwą właśnie bachanalia. Tak jak wiemy, wiele miast i wiele ośrodków uniwersyteckich nazywa sobie swoje własne imprezy studenckie według historii, tradycji, która związana jest z danym miastem. Tak też dzieje się w Zielonej Górze, gdzie studenci swoje święto juwenalia nazwali bachanaliami. Takim przykładem wykorzystania regionalnych uroków natury jest również taki najbardziej znany festiwal piwa Oktoberfest, gdzie zamiast wina degustujemy piwa. Jest to już marka międzynarodowa, większość z Państwa pewnie już ją zna, więc jest to taki typowy dobry przykład, jak wykorzystać taką regionalną przyrodę i kulturę do tego, jak zbudować fajny produkt turystyczny. Fajnym jeszcze też i ciekawym przykładem jest wspomniany już region Barolo, w którym byłem 2 tygodnie, gdzie od lat kultywuje się właściwie polowanie na grzyby, bardzo drogie grzyby. Byliśmy też przy okazji właśnie tej wizyty na polowaniu na trufle w okolicy Barolo. Wydawało mi się, że jest to naprawdę rozbudowany system, rozbudowany i skomplikowany proces, natomiast jak się okazało, trufli poszukuje pies i największy las do poszukiwania trufli ma raptem 3,5 hektara, więc bardzo dobry marketing, bardzo wysokie ceny, efekt jak najbardziej pozytywny, natomiast rozczarowanie lekkie, więc widać, można zrobić marketing właściwie z wszystkiego. Fakt faktem, że trufle są bardzo rzadkim grzybem i są bardzo drogim afrodyzjakiem, natomiast fajnie też udało się na bazie tego zbudować ciekawy i interesujący marketing wokół właśnie wina, wokół trufli i jedzenia. Kolejnym takim przykładem, który wykorzystuje przyrodę i naturę, to jest kilka takich przykładów, jak w interesujący sposób można wykorzystać rzekę, która przepływa przez miasto. To jest Parada Smoków na Wiśle, doroczna impreza organizowana w Krakowie, która zbiera naprawdę nie tylko Krakowian, ale ludzi też z okolic, i nie tylko z okolic, ale też z całej Polski. Na Wiśle prezentowane są 25-metrowe smoki, które pływają na barkach, tudzież zawieszone są na balonach z helem. Do tego jest mnóstwo światła i fajerwerków. Impreza trwa jeden dzień, oprócz tego są pochody smoków ulicami miasta, ekrany wodne, czyli znowu wykorzystanie wody do tego, żeby prezentować efekty świetne. Impreza ma niesamowity rozdźwięk, jest bardzo widowiskowa i to, co najważniejsze, i o tym będę dzisiaj wspominał bardzo często, to
przede wszystkim służy takiemu turyście indywidualnemu do tego, żeby promować tę imprezę dalej. To znaczy ma takie walory bardzo mocno obrazowe. To znaczy zwykły, przeciętny Kowalski może z tej imprezy wynieść bardzo dużo ilość zdjęć, które na pewno wrzuci na socjale, którymi na pewno będzie się dalej chwalił. Więc impreza naprawdę ciekawa i niewiele miast w Polsce potrafiło wykorzystać rzekę do tego, żeby zbudować na tym turystykę. Takim przykładem dobrym jest też Wrocław, który bardzo mocno rozbudował nadbrzeże, bulwary, też kawałek Wisły nad Warszawie jest dosyć mocno rozwinięty. Natomiast Wrocław jest takim fajnym przykładem tego, jak rzeka może być sprzymierzeńcem miasta, jeśli chodzi o rozwój turystyki. Okej, idziemy dalej. To jest taki przykład, którego nie mogłem sobie nie wrzucić tą prezentację, jak w bardzo ciekawy sposób można wypromować miasto, jak w bardzo ciekawy sposób można wypromować pewien wolny czas, który można spędzać w tym mieście. To jest tytuł Smog Wawelski w Wiśle, no, jeden z bardziej popularnych tekstów, który miał 280 tysięcy odsłon na YouTubie, jak właśnie wyżej wymieniony człowiek tutaj na zdjęciu wyławia tego ogromnego suma. Miał kilkadziesiąt publikacji w mediach ogólnopolskich i ogromny zasięg w socjalach. I jakby to, co jest ciekawe, że właściwie za pomocą mediów społecznościowych, za pomocą pasji ludzi, właściwie tutaj akurat zarobkowej, można w bardzo ciekawy, inny sposób, między innymi też promować miasto. Jak widzicie Państwo na tym zdjęciu do góry, w tle jest zamek, mamy Wisłę, kawałek miasta i płatny zasięg, jeśli mielibyśmy to przełożyć na polski złoty, był na pewno ogromny. I dobrze jest właśnie wykorzystywać małe rzeczy do tego, żeby promować czy też miasto, czy hotel, czy jakiś obiekt, który jakkolwiek związany jest z turystyką. Kolejnym ciekawym przykładem tego, jak można wykorzystać naturę do turystyki, jest słynne święto Lato Matina. Lato Matina odbywa się już ponad 60 lat w Hiszpanii. 30 tysięcy ludzi przez dwa dni obrzuca się pomidorami. W trakcie święta przyjeżdża tam nawet kilkaset tysięcy turystów. I co ważne, wrzuciłem to święto tylko i wyłącznie, bo to jest ciekawy temat, no, z racji tego, że w Polsce też mamy święto pomidora w Przytocznej. Może nie jest jeszcze na tak dużą skalę jak Lato Matina, natomiast wydaje mi się, że to jest przykład tego, jak można na bazie lokalnej kultury, na bazie lokalnych dostępnych środków, czy też pewnych zasobów zbudować coś, co wraz z ubiegłym czasem, wraz z marketingiem, wraz z rozwojem może awansować do święta, które przyciąga naprawdę dużą rzeszę turystów. Więc mamy polską Lato Matinę, to jest fajnie, to jest bardzo fajne. Cieszy to również, że czerpiemy z tych wzorców, bo niestety no, jakby na tym polega turystyka, trzeba obserwować to, a co dzieje się na świecie, niektóre z tych rzeczy kopiować, niektóre trochę udoskonalać i też angażować to w nasze mniejsze rzeczy. Wrzuciłem tutaj, wiem, że też członkowie WOT-u nie tylko są w samorządach, ale są to też również pracownicy obiektów turystycznych, obiektów jakichś historycznych, więc wrzuciłem kilka przykładów, jak przyrodę można zaangażować do tego, aby wypromować mały, bardzo lokalny produkt turystyczny. Takie ciekawe przykłady to na przykład ula na dachu DoubleTree by Hilton hotelu w Łodzi, czy wspaniały, ale to już ogromny koszt, ogród na Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy też mniejsze realizacje, które są dosyć ciekawe i przyciągają dużą rzeszę turystów. Widzę, że mamy święto pomidora też w Kotlinie w Wielkopolsce, super.
Ciekawym przykładem jest też ogród na dachu Vienna House. To też jest hotel w Łodzi. Ten ogród jest bardzo niewielki, jest tam parę drzew, trochę trawy i kilka leżaków. Natomiast wrzuciłem tutaj w tą prezentację tylko wyłącznie dlatego, żeby pokazać Państwu, jak bardzo dzisiaj turystyka się rozwinęła, jak mocno klienci szukają czegoś nowego. Właściwie spa i ładne pokoje mamy już wszędzie. Kościoły i zabytki też znajdują się w większości polskich miast. Natomiast turysta szuka dzisiaj czegoś wyjątkowego, czegoś, czym będzie mógł się pochwalić, czegoś właściwie, czego nie ma, i tu też nawiążę jego kolega znajomy z Facebooka, czyli ciekawych, dobrych zdjęć, które będzie mógł wykorzystać. Z naszych takich lokalnych atrakcji to jest zielona strefa na Placu Wolności w Poznaniu podczas festiwalu Malta. No, jakby bardzo ciekawa przestrzeń zaaranżowana właściwie na betonowym placu. Jeśli piszemy Plac Wolności w jakąkolwiek wyszukiwarkę w mediach społecznościowych, wskoczy nam bardzo dużo zdjęć właśnie z tego eventu. Ciekawym też sposobem wykorzystania takich lokalnych, zielonych miejsc są takie poranki śniadaniowe w Lesznie, to jest też miejscowość w Wielkopolsce, z której zresztą pochodzę, z której fajnie wykorzystano miejsca właściwie mniej uczęszczane, wypromowano je dzięki temu, wskrzeszono, zaangażowano lokalną społeczność do tego, żeby w inny trochę sposób zaprezentować pewien fragment miasta. Idąc dalej, jakby wziąłem jeszcze mniejsze rzeczy, które mogą być bardzo ciekawymi i takimi materiałami do dobrych zdjęć. I to też te pierwsze zdjęcie to jest huśtawka akurat z Ostoi Chobienice. Jeśli wrzucimy również wyszukiwarkę Ostoja Chobienice, bardzo ładny obiekt obok Wolsztyna. No i jedna z najczęściej wyszukiwanych zdjęć właśnie z tego obiektu to jest ta huśtawka przyczepiona do drzewa. Mówię to o tym, żebyście Państwo, projektując jakiekolwiek wydarzenie turystyczne, tudzież event, pamiętali o detalach. Tak naprawdę te detale, a nie całość, powodują to, że ludzie są zadowoleni, ludzie jakby wyciągają z tego wydarzenia, z tego pobytu coś dla siebie. Też taki przykład to są drzewka życzeń. Czasami zdarza się tak, że nie mamy ogrodu w obiekcie czy też w muzeum. Fajnie było zrobić coś dla ludzi. Drzewko życzeń to jest po prostu drzewo, które możemy kupić. Ważne, że miało duże gałęzie, to może być sztuczne drzewo, to może być prawdziwe drzewo. A obok kładziemy małe karteczki z kilka ołówków, najlepiej z logo miejsca, w którym się znajdujemy. I każda z osób, która odwiedza to miejsce, po prostu zapisuje sobie życzenia, powiesza na tym drzewie. Robi przeważnie sobie zdjęcie i udostępnia, czytaj, promuje nasz obiekt, nasze miejsce. A ciekawym rozwiązaniem są też domki na drzewie. No, chyba prekursorem w Polsce była Dolina Charlotte, hotel nad morzem. Nad morzem. Kawałek od morza, gdzie zaczęła sprzedawać właśnie jako miejsce do spania po prostu domek na drzewie, czyli większość ludzi zaczęła realizować swoje marzenia z dzieciństwa. Dzięki temu osiągnęli też fajny zasięg, jeśli chodzi o marketing, właściwie za darmo. Jeśli wpiszemy sobie w wyszukiwarkę domki na drzewie, to mamy już też kilka miejsc w Polsce, gdzie całkiem ładnie i legalnie i możemy przespać się z właśnie wymarzonym domku na drzewie z pięknym przeszklaniem. Fajnym rozwiązaniem też w obiektach są żywe ściany, czy to z mchów, porostów, czy też po prostu z żywych kwiatów. Mówię to po to, żeby zwrócić Państwu uwagę na to, jak natura może dawać dodatkowe atuty, jeśli chodzi o produkty turystyczne, jeśli chodzi o wydarzenia, o eventy. Pamiętajmy, że żyjemy w świecie mediów społecznościowych, gdzie właściwie wszystko to, co robimy, jest fotografowane, udostępniane, dlatego myśląc i projektując takie wydarzenia, dbajmy też o takie rzeczy. Jak ostatni przykład dałem taki kanał na YouTubie, który jakby udostępnia muzykę elektroniczną, bardzo jakby klimatyczną i spokojną.
Natomiast to, czym oni się charakteryzują, i to też może do pomyślenia, jeśli chodzi o Państwa realizację i Państwa miejsca, to robią relacje live z bardzo ciekawych, bardzo widowiskowych miejsc. No, wrzuciłem tylko dwa, natomiast jeśli wejdziecie na ten kanał, to tych miejsc jest cała masa. Tu akurat jest Chamonix we Francji, a jakby live z tego koncertu obejrzało już prawie 3 miliony osób. Natomiast ten drugi slajd to jest Kapadocja, Turcja i tutaj jest live prosto z balonu. Więc jakby można ciekawie i w bardzo interesujący sposób zaprezentować teren, nie tylko przez typowe odwiedziny, ale też właśnie poprzez taki koncert. Tutaj tak naprawdę potrzebna jest kamera, dobry internet i ciekawe miejsce, z którego naprawdę możemy pokazać cały teren i obszar. Proszę sobie wejść, jak ktoś będzie zainteresowany właśnie na ten kanał. Tam jest mnóstwo, jest Chorwacja, jest Austria, jest mnóstwo ciekawych miejsc pokazanych właśnie z zupełnie innej perspektywy. Okej. Dobrze. Kolejny taki aspekt, który możemy wykorzystać do budowania naszych eventów, do budowania historii miejsca, to jest kultura i tradycja. Bardzo często w Polsce mamy możliwości do tego, żeby to robić, z racji tego, że nasza kultura jest bardzo zróżnicowana. Niektóre miasta to zlepek właściwie kulturowy, dlatego jest na czym budować. I tutaj jako pierwszy przykład włożyłem Ząbkowice Śląskie. Nie wiem, czy wiecie Państwo, ale w czasach, gdzie Ząbkowice należały do Niemiec, miasto to nazywało się Frankenstein, więc na bazie tego właściwie Ząbkowice zbudowały swoje nowatorskie wydarzenie, mają co roku paradę, mają z Frankensteinem paradę potworów i cały weekend właściwie kręci się wokół upiornych opowieści z czasów średniowiecza, właściwie późnego. Więc jakby bardzo ciekawy pomysł, sięgnięcie do historii, do kultury, pokazanie przez to miasta z tej perspektywy, bardzo, bardzo ciekawe i właściwie dosyć proste. Wydaje mi się, że kolejna jedna z bardziej ciekawych i bardzo kulturalnych imprez to jest Karniwal Sztuk Mistrzów. Impreza organizowana w Lublinie już od kilkunastu lat nawiązuje mocno do tradycji miasta, z racji tego, że jak wiecie Państwo, w Lublinie znajduje się również szkoła cyrkowa. Oprócz stricte kuglarskich i sztuk mistrzowskich festiwalów, które się odbywają na właściwie wszystkich ulicach Starego Miasta, rynku i uliczkach pobocznych. Mamy też wielkie przedstawienia na Placu Zamkowym, mamy też całe miasto cyrkowe. Lublin też poszedł krok dalej i parę lat temu zorganizował jako pierwszy w ogóle festiwal na świecie, Urban Highline Festival. Jest to festiwal, gdzie ludzie chodzą po rozpiętych taśmach, czyli jakby chodzenie po linie, tylko nie jest to lina, tylko taśma, które łączy ratusz z kamienicami, które znajdują się wokół ratusza. Więc nocą, kiedy siedzimy w jakiejś z restauracji, tudzież spacerujemy po ulicach Lublina czy rynku, nad naszymi głowami spacerują osoby, które właśnie są highlighterami. Więc jest to festiwal, który łączy kulturę, który łączy kuglarstwo i jakby łączy mocno człowieka, uczestnika z takim personalnym przeżyciem. Z racji tego, że wszystkie te występy, które tam są organizowane są na ulicach, nie ma tam nagłośnienia, każdy z widzów może przyjść, porozmawiać z osobą, która tam występuje. Co ciekawe, właściwie miasto udostępnia przestrzenie, co roku coraz bardziej ciekawe, do prezentowania tych wszystkich sztuk, które dzieją się tam na ulicach. Więc dzięki temu nie tylko możemy poznać sztukę kuglarską, ale też poznać przede wszystkim architekturę całego Lublina, bo
uczęszczam tam, jeżdżę od kilku lat i właściwie ten festiwal robi się też co roku coraz większy. Co roku poznaję też nowe zakamarki tego pięknego miasta. No i mamy kolejną tradycję, właściwie dosyć nową. W ogóle co ciekawe też, to większość tych przykładów tutaj, które eksponuję w tej prezentacji, to są wydarzenia, które mają maksymalnie kilkanaście lat. No, chyba jest kilka, które ma ponad 20. Natomiast to, co jest ciekawe, jesteśmy w stanie w Polsce stworzyć festiwale, stworzyć miejsca, które są już kultowe i właściwie nie mają tak długiej tradycji, chociażby jak Oktoberfest. No, przykład Hejdżowy w Wrocławiu to jest po prostu rekord bicia ilości gitarzystów grających piosenkę Hejdżo. Wokół tego jest oczywiście cały festiwal Thanks Jimmy. Bardzo ciekawa impreza, można powiedzieć, że zorganizowana właściwie tylko i wyłącznie dzięki ludziom, dla ludzi. Bardzo tania wbrew pozorom, bo oprócz tego, że trzeba to zabezpieczyć, nie mamy jakichś większych kosztów poza sceną, która tak najczęściej stoi tam w Wrocławiu. Więc dzięki tak dużej imprezie też, bo do tego będę często nawiązywał, można zobaczyć, jak duża ilość odsłon była tego bicia rekordu w zeszłym roku. Tam było 7400 grających, każdy z nich przeważnie przyjechał z kimś, udostępnił jakiś post, więc budujemy dzięki temu ogromne zasięgi. Promujemy miasto, promujemy festiwal, właściwie dzięki ludziom, dzięki im zaangażowaniu. Więc to, co jest ważne w tym wszystkim, co tutaj mówię, to to, żeby to zaangażowanie cały czas budować. Teraz mamy trochę bardziej odjechane festiwale, stwierdziłem, że też Państwa zaskoczę. Tak, mamy Mistrzostwa Świata w noszeniu żon, to jest taka specjalność Finów. W Polsce też odbywają się Mistrzostwa Polski w noszeniu żon. Przykład może śmieszny, natomiast jeśli wpiszemy sobie w YouTube'a film i konkurs i zobaczymy ilość osób, które uczestniczy w tym festiwalu, ten festiwal też coś tutaj mamy. Tak, jeśli wpiszemy sobie ten festiwal, to też są całe biegi z przeszkodami, jeśli chodzi o ten festiwal. Kolejny ciekawy przykład to jest festiwal gonienia, właściwie toczenia sera z górki. Odbywa się w angielskim hrabstwie Gloucestershire. I to, co jest ciekawe, to jakby zbiera i angażuje całą społeczność, bo nie tylko chętnych śmiałków, którzy naprawdę na połamanie karku zbiegają z tej górki, gonią toczący się krążek z sera, ale też angażuje lokalny drużynę rugbystów, którzy na samym końcu próbują tych ludzi gdzieś tam wyłapywać. A jeśli wrzucimy sobie też w YouTube'a filmiki, ogromne zasięgi z racji naprawdę śmiesznych, często zabawnych, a często też no, makabrycznie wyglądających upadków. Więc jakby w bardzo prosty sposób budujemy ogromny zasięg. Jakby zachęcamy ludzi do odwiedzenia hrabstwa, które tak naprawdę poza konkursem nie jest znane z niczego innego. To są takie przykłady na to, jak w ciekawy sposób, nie posiadając właściwie żadnych walorów krajobrazowych, nie posiadając żadnych walorów architektonicznych, można stworzyć produkt, który przyciąga masę ludzi, buduje ogromne zasięgi. I niekoniecznie musi być tak, jak akurat ten festiwal toczenia sera, niekoniecznie musi mieć historię 200-letnią. Czego przykładem może być właśnie ten festiwal i festiwal w Wrocławiu. No i dochodzimy już do trzeciej grupy, to jest architektura i infrastruktura, którą posiadamy na miejscu. Często poprzez architekturę rozumiemy zabytki, które są piękne, które są monumentalne, które wpisując je w Google wyskakuje nam od razu na pierwszych miejscach. Natomiast patrząc na turystykę i na organizację eventów, musimy patrzeć trochę szerzej. A jako pierwszy podałem tutaj budynki takie opuszczone. Jakby ciężko zbudować na tam stałą turystykę z racji tego, że jakby zagospodarowując je, że nie są opuszczone. Natomiast
Jednym z najbardziej znanych budynków w Krakowie jest właściwie opuszczony hotel Forum nad Wisłą. Jako firma eventowa mieliśmy tam okazję organizować też imprezę dla Heinekena. Jest to właściwie pusty budynek, który poza szybami nie miał właściwie nic. Przez chwilę kiedyś był tam tor go-kartowy. Natomiast ciekawość tego miejsca, jego położenie powodowało to, że on nadal jest i nadal chyba będzie takim miejscem kultowym w Krakowie, miejscem, do którego ludzie jakby dążą tylko po to, żeby zobaczyć tak naprawdę, jak tam jest. Jest tam bardzo surowo, nie zmieniło się tam właściwie nic od lat 90. Jest to pewna ciekawostka. Takich miejsc opuszczonych w Polsce jest bardzo mnóstwo, są całe regiony, jest Dolny Śląsk, gdzie jest mnóstwo opuszczonych dworków, pałaców, jest cały okręg Legnicy, gdzie jest mnóstwo pozostałości po wojskach radzieckich, jest cały Wałbrzych, wokół którego cały czas budujemy ten mit złotego pociągu, jest tam też najdłuższy tunel kolejowy, przez który można, podziemny, przez który można normalnie przejść wycieczką albo też samemu, więc jakby wykorzystujmy te miejsca, oczywiście w ramach rozsądku i bezpieczeństwa, bo to też jest ważne, wykorzystujmy je do realizacji konkretnych eventów. Naprawdę można tu zbudować ciekawe scenariusze, gry, można wybudować jakieś konkretne wydarzenia, o czym za chwilę powiem. Jedno z takich ciekawszych, które przeskroluję, jak już mówimy o opuszczonych budynkach, jest festiwal w Ostrawie. To jest festiwal, który organizowany jest w Starej Hucie. Jak widzicie Państwo zdjęcie po swojej lewej stronie, tak wyglądał ten budynek jeszcze kilka lat temu. A tak wygląda dzisiaj właściwie. On tak wygląda i właściwie zmienia się na czas festiwalu, natomiast normalnie jest nadal stara huta, która właściwie na co dzień wykorzystywana jest jako miejsce eventowe. Natomiast festiwal co roku rośnie, jest coraz większy i jest to taki ciekawy przykład na to, jak można wykorzystać stare, zniszczone budynki i właściwie tknąć w nie nowego ducha, nowy pomysł, nowy czas. Idealnym była przykładem na to jest w ogóle jakby cała Łódź, która zrewitalizowała ogromną część przestrzeni. Wspomniany już wcześniej hotel Vienna House jest pięknie odrestaurowany, mnóstwo przestrzeni pofabrycznej, więc jakby każde miasto posiada taki budynek, każde miasto posiada taką przestrzeń. Nie musimy tutaj myśleć i mówić o jakichś dużych obiektach, o ogromnych inwestycjach, ale często też wymaga to niewielkich nakładów. Przykładem tego mogą być murale, przykładem tego mogą być budynki, na których umieszczamy graffiti, które eksponują i zmieniają w ogóle zupełnie charakter tego budynku, czyli zniszczonej ściany, zniszczonego muru zupełnie, jakby tworzymy nową przestrzeń, tworzymy coś, co powoduje, że przyciągamy tam ludzi, którzy dzielą się obecnością w tym miejscu, przesyłają ją dalej. Okej. Okay. Przepraszam. Okay. To też jest taki ciekawe miejsce, akurat jeśli chodzi o Wrocław. Jest to stara zajezdnia, w której stworzono takie centrum kultury czasu przestrzeń. 2000 metrów właściwie bardzo mocno zurbanizowanej przestrzeni, która nie nadawała się do niczego. Ja tam byłem, zanim to otwarli. To był obiekt naprawdę bardzo zniszczony. Posadzka właściwie wymagała bardzo dużych inwestycji. Jakby sukcesywnie od paru lat ten obiekt się zmienia i właściwie z racji tego, że Wrocław nie posiada poza może halą jakichś typowych takich miejsc kulturalnych, które posiadają duże przestrzenie, to jest idealne miejsce, wpasowało się w miasto. Podobnym miejscem jest stara zajezdnia też w Krakowie, gdzie z starej zajezdni stworzono i muzeum, stworzono bardzo piękną restaurację, tak więc tych przestrzeni, w których wykorzystujemy stare obiekty, nadajemy nowy charakter, jest bardzo dużo. Pamiętajmy o tym też, mówię też na mniejszą skalę, jakby
Ciekawy przykład a propos mniejszej skali to jest Nowa Sól. Nowa Sól od początku lat 90., właściwie od końcówki, słynęła z produkcji krasnali. Cieszę się, że ktoś był w Ostrowie, super. Tak, jakby Nowa Sól słynęła z produkcji krasnali. Na początku był to bardzo ciekawy, intratny interes. Właściwie przejeżdżając przed Nową Sól, te krasnale były wszędzie. A w pewnym czasie miasto stwierdziło, dlaczego tego nie wykorzystać. I zrobiło też park krasnala, festiwal krasnali, stworzyło największego krasnala na świecie. A i dzięki temu też przyciąga lokalnego turystę. Jeżdżąc dzisiaj przez Nową Sól, tych krasnali już na ulicach jest trochę mniej, ponieważ niektóre z tych zakładów popadały, natomiast historia została od ponad 20 lat produkcji krasnali. Jest też w planach stworzenie Muzeum Krasnala. Ma być to miejsce, w którym zgromadzone będą wszystkie możliwe ceramiczne, nie tylko rzeźby tych krasnali, zwierząt, figur. Fajnie, że właściwie miejscowość, która no niekoniecznie jest jakoś i piękna krajobrazowo i posiada jakąś długą historię i kulturę, stworzyła właściwie swój własny produkt, posiadając i wykorzystując to, co powstało właściwie pod koniec lat 80., na początku lat 90. Więc to jest taki typowy przykład tego, jak można stworzyć produkt na bazie infrastruktury, którą posiadamy w mieście. No jak już jesteśmy oczywiście przy krasnalach, to nie mogłoby zabraknąć krasnali wrocławskiej, które jest już ponad 600. I co ciekawe, bo wszystkie te projekty wydają się dosyć drogie, próbowałem gdzieś dokopać się mniej więcej, ile kosztowały krasnale w Wrocławiu i łączna suma, którą wydali jakby inwestorzy, bo to nie tylko miasto, to około 800 tysięcy, a wokół krasnali zbudowała się cała infrastruktura, cała turystyka i fajnie, że miasto zaangażowało też do tej turystyki lokalnych przedsiębiorców, lokalne instytucje, lokalnych polityków. Po takim pierwszym boomie promocji krasnala w mieście Wrocławiu właśnie te wszystkie podmioty zaczęły w własnym jakby sumpcie i czy oczywiście aprobacie miasta stawiać te krasnale. Oczywiście tu też jest na nawiązanie do lat 80., do jakby krasnali Nomura, gdzie opozycjoniści malowali krasnale na ścianach, które były zamalowane hasła opozycji, więc jakby fajnie, że te krasnale gdzieś zostały wyciągnięte, zostały upowszechnione i dzięki temu mamy dzisiaj krasnala w Wrocławiu, jest on na pewno symbolem nieodłącznym. To już jest jakby kolejna duża impreza z wykorzystaniem właśnie architektury miasta, w tym wypadku światła. Akurat jeśli miałbym wybierać też jedną z najciekawszych imprez w ogóle, które udało się zrealizować w tym roku, jeśli chodzi o imprezy turystyczne, to wybrałem właśnie tą imprezę, bo ona chyba jako jedna z nielicznych została zrealizowana i to jest Light Move Festival. To jest festiwal światła w Łodzi. Co ciekawe, ten festiwal co roku się rozwija. On na początku jakby głównie skierowany był na takie podświetlanie zabytków. Wraz z rozwojem tego festiwalu powijały się mappingi. To, co udało się zrobić w tym roku, dlatego też uważam, że to jest jeden z ciekawszych projektów. Mówię głównie dlatego też, że udało się go zrealizować, to, że w tym roku Łódź zorganizowała Światło Przyszłości 2020 na 10 najbardziej widocznych, najbardziej charakterystycznych budynkach w Łodzi ustawiono konstrukcje świetlne, jakby przekazano takie światło przyszłości, więc jakby zorganizowano event online, wykorzystano i architekturę, wykorzystano światło. Dzięki rozproszeniu i umieszczeniu tych świateł w 10 różnych miejscach na budynkach można było też zorganizować
koncerty online, można było też zorganizować prezentacje i właściwie w bezpiecznej, dużej odległości, właściwie z każdego kąta w Łodzi można było ten festiwal oglądać, więc brawo, wydaje mi się, tutaj za pomysł. Organizatorzy zupełnie odeszli od takiej typowej, typowego programu, typowego sposobu przeprowadzania tego festiwalu. Jestem bardzo dumny, że udało im się to osiągnąć. Też to, co tutaj podkreśliłem, 54 obserwujących na Facebooku, to jakby robi robotę, daje duże zasięgi i naprawdę jest się czym chwalić. W ogóle Łódź jest takim miastem, gdzie jest kilka ciekawych pomysłów. Jest tam też festiwal Piotrkowskiej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na Piotrkowskiej, która zrobiona jest z bruku, można sobie kupić własną kostkę brukową. Czyli przechodząc się ulicą Piotrkowską, mamy kilka tysięcy kostek brukowych, na której może znaleźć się nasze nazwisko, oczywiście za odpowiednią opłatą. To też jest taki przykład małych rzeczy, które przyciągają turystów, ludzi, powodują pewne emocje, bo to już zostaje na wieki, to już będzie dla potomnych, więc fajne jest to, że jakby tworząc właściwie i współfinansując kawałek drogi w mieście, można zaangażować i mieszkańców, nie tylko mieszkańców, ale również i turystów, więc bardzo fajny przykład tego, jak zaangażować i zainteresować ludzi tym, co dzieje się w mieście. No okej, okay, teraz chyba najważniejszy aspekt, jeśli chodzi o otworzenie czy to eventów, czy usług turystycznych, to są po prostu ludzie. Bez ludzi nie byłoby wydarzeń, bez ludzi nie byłoby emocji, bez ludzi nie byłoby zaangażowania. A tak dla przykładu wziąłem kilka eventów, które organizowanych jest właśnie przez ludzi pasji, przez ludzi, którzy tworzą to od lat, właściwie początku typowo z miłości, później jak się okazało już nie robi się z tego, nie jest już to tylko miłość, ale też spory biznes. Taki fajny i ciekawy przykład to jest Złombol. Jest to wyścig, to nie jest wyścig, to jest właściwie taka podróż aut, jest to podróż aut, które jakby wyprodukowane zostały przed 89 rokiem, najczęściej produkcji polskiej, najczęściej do najdalszych zakątków Europy i nie tylko. W zeszłym roku startowało tam 510 aut, udało się zebrać 1 000 000 zł dla osób potrzebujących i właściwie od 13 lat robi to ta sama ekipa trzech, już nie młodych, ale doświadczonych ludzi, Martyna, Marcin i Jan. Złombol cieszy się naprawdę dużą popularnością, też osiąga niesamowite zasięgi, jeśli chodzi o media społecznościowe. Co roku przyciąga coraz więcej osób, co roku tworzą się jakieś nowe kategorie, okazuje się, że motorynką idzie dojechać do Turcji, tam i z powrotem, więc są to historie, które historie, które tak naprawdę powodują zaangażowanie kolejnych osób. Mówiąc o ludziach, nie można zapomnieć o człowieku orkiestrze, musiałem to umieścić. To jest Poland Rock Festival, Jurek Owsiak, impreza budowana już bardzo długo, no nie chyba, ale największa impreza festiwalowa w Polsce, oczywiście nieoficjalnie, bo oficjalnie nie jest aż tak duża, jest ich kilka, natomiast no nieoficjalnie jest to największa impreza festiwalowa w Polsce, ogromna ilość ludzi, ogromne zaangażowanie, a jeśli ktoś nie był, naprawdę uważam, że powinien być, przykładem może być to, jak bardzo marki, zwłaszcza nastawione na młodego konsumenta, angażują się w ten festiwal. A to, w jaki sposób promują tam siebie, właściwie nie znajdziemy tego na żadnym innym festiwalu, na żadnym innym wydarzeniu. Warto to zobaczyć, tak jak mówię, cały czas przekłada się to oczywiście na zasięgi, no i też ilość osób, które znajdują się na tym festiwalu, robią swoje. No ale jakby mamy też mniejsze festiwale i regionalne.
I to jest taki festiwal w Lipnie, to jest ogólnopolski festiwal starych ciągników i maszyn. Wydawałoby się, że mocna nisza, jak się okazuje, no nie do końca. W zeszłym roku było ponad 230 ciągników z całej Europy. Festiwal przyciąga naprawdę rzesze ludzi, impreza jest dwudniowa. Wraz z imprezą odbywają się od razu targi rolnicze oraz piknik dla dzieci. Podobnie jak w przypadku Złombolu, tutaj wszystko wzięło się z pasji. Ta podobna grupa ludzi tworzy ten festiwal od lat. Co roku jest on coraz większy, co roku też gromadzi ludzi na paradę, on się co roku rozwija, więc takich festiwali, które tworzą ludzie, którzy wywodzą się z pasji, jest mnóstwo. Jak już jesteśmy przy maszynach, to jest też Monster Truck, to jest impreza w Opolu, która zrzesza pasjonatów tirów. Okazuje się, że tira można pomalować i upgrade'ować nieskończoną ilość razy. I tych ludzi jest tam naprawdę mnóstwo. Z naszych lokalnych, ogromnych festiwali, wydaje mi się, byłoby moim ogromnym nie tak tam, jakby nie wspomniało Pyrkonie. Jest to festiwal ludzi, którzy uwielbiają fantastykę. Zachęcam, byłem tam kilka razy, jest naprawdę kolorowo, jest naprawdę interesująco, jest tam mnóstwo cosplayerów, jest mnóstwo prelekcji, jest mnóstwo interakcji między uczestnikami, którzy właściwie przez 56 godzin mogą tam non-stop być w interakcji. I właściwie są to jedne z największych chyba teraz takich wystawienniczych targów, jeśli tak to możemy nazwać, w Poznaniu. Jedne chyba z największych, bo 120 tysięcy odwiedzających w zeszłym roku to jest bardzo duża liczba. Wystarczy w trakcie tych targów przejść się albo przejechać pod targami, zobaczyć, jak długie tam są kolejki, jak mnóstwo ludzi wysiada z pociągów, żeby dojść na targi. Festiwal nie jest już tylko lokalny, jest już ogólnopolski od dawna, ale nie jest już nie tylko ogólnopolski, ale też międzynarodowy, więc fajnie. Tu również została wykorzystana pasja. Ci ludzie zaczynali od spotkań na salach liceum, dzisiaj dorobili się ogromnego festiwalu, więc chwała im za to, za pasję, za wytrwałość i za to, że stworzyli coś niesamowitego. Dobrze, teraz zastanówmy się, jak tych ludzi utrzymać, jak ich zachęcić, żeby wracali do miejsc, do obiektów, na eventy, bo nie jest to takie proste wcale. Często żyjemy w społeczeństwie, które szybko się nudzi, które cały czas potrzebuje nowych bodźców, które cały czas potrzebuje tak naprawdę nowego tła do zdjęcia na Facebooku. No niestety, takie są czasy i musimy się z tym pogodzić. Okej. Pierwsza taka porada to sprzedawajmy emocje i nie zalety. I to jest taka uwaga zwłaszcza do obiektów, które jakkolwiek promują się i dbają o turystę. Starajmy się, jakby często organizujemy sesje zdjęciowe naszych miejsc, naszych venue, naszych hoteli, jakby zaangażujmy w to naszych znajomych, zagwarantujmy im kawę, herbatę, może jakąś dobrą kolację, obiad i pokażmy, jak ludzie mogą się bawić, jak mogą się cieszyć w danym miejscu. No i wchodząc na wiele profili, czy to hoteli, czy obiektów, widzimy eksponaty, widzimy łóżko, widzimy łazienkę i oczywiście to też jest taki must have każdej prezentacji obiektu, natomiast pokażmy też, jak ludzie z tego korzystają, jak bardzo się cieszą, jak nakręćmy krótki film z tego, jak ciekawie może być w danym miejscu, jak możemy wykorzystać pewne urządzenia. Samo zdjęcie tego urządzenia nie oddaje tych emocji, nie oddaje tej ciekawości. Korzystajmy z mediów, które właściwie mamy dzisiaj dostępne i które mamy darmowe. Sprzedawajmy też historię. Też przygotowując się do tego wykładu, poszperałem sobie trochę po historiach, po stronach członków WOT-u i trafiłem na bardzo fajną stronę firmy Drake. To palarnia kawy i też
firma, która zajmuje się produkcją win. Jakby przeczytałem całą historię firmy opowiedzianą przez syna, który opowiadał o historii ojca. Czytało się to naprawdę jak dobrą książkę. Gratuluję, jeśli jesteście teraz dzisiaj na tym wykładzie. I takich historii potrzebnych jest więcej. Twórzmy osobiste historie, wkładajmy je w obiekty, wkładajmy je w wydarzenia, prezentujmy je najlepiej też za pomocą zdjęć. Twórzmy dodatkowe takie rytuały, które możemy później sprzedawać, które możemy później promować. Patrzcie Państwo, jak bardzo wypromowany został rytuał picia kawy. Stwórzmy takie własne rytuały. To, co ciekawego dzieje się, jak już pijemy kawę i jesteśmy przy piciu, to spójrzcie, co, jak bardzo rośnie teraz w szybkim tempie taka część turystyki, część eventowa, gdzie to właśnie klient wytwarza pewien produkt i jest jego później bezpośrednim beneficjantem. Często w hotelach, w obiektach buduje się piece, gdzie klienci mogą wypalać własne bułki, chleb. Jedną z naszych najbardziej takich popularnych atrakcji eventowych w zeszłym roku było organizowanie warsztatów ważenia piwa, gdzie klienci sami przez półtorej godziny uważali sobie piwo, zagotowali je, zabutelkowaliśmy je my później i dostarczyliśmy, nawet klienci sami projektowali sobie etykietę na to piwo. Ten klient to piwo dostawał po 6 tygodniach i był właściwie producentem, no i później uczestnikiem degustacji tego piwa, albo też mieliśmy takie przypadki, gdzie firmy tworzyły sobie piwo z własnym brandem i rozdawały je po prostu klientom. A więc jakby twórzmy takie rytuały, wykorzystujmy wszystko to, co jest dostępne w okolicy, w naszej naturze, w naszych pasjach i pokazujmy to przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Ten slajd niestety musiał się tutaj pojawić, to dbajmy o liczby. Żyjemy w czasach, już jakby żyliśmy przed COVID-em, w czasach, gdzie wpływ na to, jak wielu ludzi korzysta z eventu czy też z atrakcji turystycznej, miały po prostu liczby. I mówię tutaj o ilości opinii, mówię tutaj o ilości lajków, mówię to o zasięgach, które byliśmy w stanie zrobić. No jakby może nie jest coś, co jest proste dla nas do zaakceptowania, natomiast na takim żyjemy w świecie. Jakby koronawirus i cała sytuacja z tym związana, myślę, że tylko pogłębi tą sytuację. Dlatego ważne jest, abyśmy to wszystko śledzili. Wiele hoteli, wiele obiektów, nie ma w ogóle zakładki do TripAdvisora. Jest to taki przykład też portalu, gdzie wybierając restaurację, wielu klientów po prostu skroluje, patrzy na opinie, na ilość tych opinii, na ich jakość i przez to też odwiedza jakieś obiekty, jakieś restauracje czy też hotele. Dbajmy też, jeśli to jest hotel, o statystyki i opinie na Bookingu. Dbajmy też o opinie na Google. Coraz częściej osób sprawdzając obiekty, właśnie sprawdza też opinie na Google. Pamiętajmy też, że dobra opinia buduje zasięgi. I jest to bardzo ważne, żeby o to dbać. I to jakby kolejny slajd będzie też o tym, natomiast starajmy się szybko wyłapywać te negatywne opinie. Dochódźmy do tego, co się stało, że te opinie niekoniecznie są pozytywne. Ważna też informacja, był taki trend w marketingu jeszcze jakiś czas temu, nawet dzisiaj chyba on jest dosyć popularny, żeby angażować influencerów w promocję czy to wydarzeń, czy też obiektów. Ja wychodzę z takiego założenia, że zaangażujmy 1000 osób, które ma 1000 znajomych, niż jednego influencera, który ma 100 tysięcy znajomych. Z racji tego, że te 1000 osób jest bardziej wiarygodne. Osoby, które ta osoba zna, to są jej bliscy znajomi lub też bliscy dalsi znajomi. Przez to też cały czas w trakcie dzisiejszego wystąpienia mówiłem o tym, żeby dawać możliwość uczestnikom
do tego, żeby mieli tak naprawdę dobry materiał, do tego, żeby dzielić się tym, co dzieje się na danym wydarzeniu, czy tym, co dzieje się w danym obiekcie. Takim przykładem też tego jest jakieś miejsca do tego, żeby zrobić sobie zdjęcie. Głupia lampa, która kosztuje 250 zł, do tego, żeby zrobić sobie dobry selfie i doświetlić pewną przestrzeń. Tło, które kosztuje też paręset złotych, albo możemy je wykonać na przykład sami, bardzo ciekawie. Możemy też generować, i co jest ważne, możemy też generować kontakty. Dzisiaj, tak powiedziałem, ważne jest to, żeby klienta, który był u nas raz, monitorować i zachęcić do tego też, żeby podzielił się z nami swoimi danymi, po to tylko, żeby przypominać mu o tym, co się zmieniło w danym wydarzeniu, w danym obiekcie, zachęcić go do uczestniczenia, do tego, aby był u nas za rok, zachęcić go do tego, aby zaprosił swoich znajomych, jak już nie chce przyjechać do tego, żeby do nas się pokwapili. Więc dbajmy o to, żeby pozyskiwać te kontakty. To jakby dzisiaj wszystko jest skalowalne. Niestety coraz częściej przenosimy się do internetu, w internecie wszystko da się policzyć. Więc dbajmy o to, żeby ilość zdobywanych kontaktów rosła. To, co jest ważne też, już właściwie o tym wspominałem, to monitorujmy media. Właściwie za niewielkie opłaty miesięczne możemy zakupić sobie monitoring mediów, który pokazuje nam, co dzieje się u konkurencji, co klienci piszą o nas, gdzie piszą, czy pojawiają się na jakichś forach. Jest to taki scrolling mediów, po którym możemy właściwie wiedzieć wszystko na temat swojego obiektu, swojego wydarzenia, czy też obiektów i wydarzenia konkurencji. Jest to często tanie narzędzie, bardzo pomagające i skupiające właściwie w jednym miejscu wszystkie informacje na nasz temat i temat konkurencji. Tam widziałem, bo ktoś był z Gniezna, chociaż nie wiem. Nie szukaj daleko, często to, co jest najwartościowsze, jest tuż obok nas. I to jest takie zdjęcie wspaniałego obiektu, który znajduje się w Gnieźnie. To jest parowozownia Gniezno. Jest to jeden z największych, chyba jak nie największy obiekt taki tego typu w Europie. Bardzo ciekawe miejsce. No jakby powoli wracające do lat świetności, jeszcze na pewno jest długa droga, zanim będzie wyglądało niesamowicie, natomiast też zwiedzałem te miejsce, wspaniała przestrzeń do organizacji wszelkiego rodzaju eventów i często jakby szukając daleko, szukając takich pomysłów, pomysłów, które są nieosiągalne, są drogie, zapominamy o tym właściwie, co mamy tu i teraz. Wspaniałym przykładem wykorzystania tego jest turystyka, która wykorzystuje gwarę, zarówno na Śląsku, jak i w Wielkopolsce. Idąc dalej, w Wielkopolsce mamy też konkurs jedzenia rogali marcińskich na czas, więc jakby my również, ja to również pozdrawiam Gniezno. Więc wykorzystujmy przestrzeń do tego, żeby tak naprawdę uczestnicy stworzyli ją sami. Jest mnóstwo takich projektów, w których angażujemy malarzy, rzeźbiarzy, artystów lokalnych do tego, żeby tak naprawdę ukształtowali na nowo teren, na nowy obiekt, na nową przestrzeń. To im dajemy tak naprawdę miejsce i czas na to, żeby stworzyli na nowo pewien obiekt, na nowo pewien projekt, na nowo pewien event. Więc jakby korzystajmy z tego, co mamy pod ręką w każdym właściwie mniejszym, większym mieście, wiosce nawet. Jest mnóstwo ludzi z pasją. Jakby porozmawiajmy z nimi, zaangażujmy ich. Oni chcą pracować, oni są zaangażowani, jakby są tu i teraz, więc jakby korzystajmy z nich. No i najważniejsze, znowu ludzie. To jest akurat zdjęcie z meczetu w Abu Dhabi, w którym byłem w zeszłym roku. I wrzuciłem to zdjęcie tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ żeby tam wejść, oczywiście kobiety muszą mieć nakrytą głowę, zakryte nogi, podobnie mężczyźni. Nie można robić jakichś głupich zdjęć z jakimiś buźkami, jakimiś takimi znakami i tak dalej. Jakby co właściwie 10 metrów stoi ochroniarz. Jakby nie widząc znaku, dwie osoby od nas, które tam były, dokładnie dwie panie, zaczęły sobie robić zdjęcia razem.
No i to, co wtedy się, co się później zdarzyło, bo jakby zszokowało mnie totalnie. Jakby przerażony podszedł do nas ochroniarz, byłem przerażony, mówię, za chwilę nas stąd wywalam, dostaniemy jakiś mandat. Natomiast on podszedł, bardzo grzecznie poprosił o to, abyśmy pokazali mu aparat i zdjęcia, które zrobiliśmy, przeprosił nas i powiedział, że musi niestety usunąć te zdjęcia, jeśli państwo mogą, nie chciałbym tego aparatu brać, jakby zróbcie to po prostu przy mnie. Następnie, jak te zdjęcia usunęliśmy, mówi, słuchajcie, jakby te miejsce na robienie zdjęć o tej godzinie jest bardzo słabe. Jak chcecie zrobić dobre zdjęcia, zaprowadzę was do miejsca, gdzie te zdjęcia będą bardzo dobrej jakości, będą bardzo dobre doświetlone i fajnie też wychodzą selfie. I okej, fajnie, zaprowadził nas do miejsca, gdzie wykonaliśmy całą sesję zdjęciową przez 15 minut. W międzyczasie też prosił innych, żeby przychodzili dookoła, żeby nam nie przeszkadzali. Zaprowadził nas też, powiedział, jak chcecie zobaczyć meczet, o 11 są prywatne wycieczki, są za darmo, będziecie mogli wejść w miejsca, w które nie wchodzi normalny turysta, po prostu musicie czekać przy tej tablicy. Jakby to, co jest ważne, to ludzie. To ludzie tworzą klimat miejsca. Jakby będąc w kraju, który ocieka złotem, właściwie najbardziej zapamiętałem to miejsce właśnie dlatego, że ten człowiek był bardzo miły. Jakby spełnił swoje zadanie, jakby nie pozwolił nam zrobić pewnych zdjęć, natomiast oprowadził nas, sprawił, że zamiast jakiegoś takiego rozczarowania, jakiegoś takiego strachu i stresu, byliśmy bardzo, ale to bardzo naprawdę zachwyceni kulturą i taką otwartością tych ludzi. I tak też dzieje się na wszystkich wydarzeniach, które organizujemy. To ludzie tak naprawdę kontaktują się z ludźmi. To ludzie tworzą w większości opinie na temat danego wydarzenia czy też obiektu. Dlatego pamiętajmy w tym wszystkim, aby byli dobrze poinformowani, bo często też ten brak takiej otwartości po prostu związany jest z brakiem wiedzy na jakiś temat, i to jest pierwsza, jakby dbajmy o to, żeby ci ludzie też byli odpowiednio dobrani, nie każdy nadaje się do kontaktu z turystą, z uczestnikiem, dzielmy też zadania jakby i brandujmy tych ludzi, oznaczajmy ich tak, żeby było wiadomo, kto za to jest odpowiedzialny. Dlatego ludzie w wszelkiego rodzaju wydarzeniach są najważniejsi i bez nich właściwie wszystkie eventy, wszystkie działania byłyby nierealne. No i tak już kończąc powoli, pamiętajmy też, że kreatywność to jest klucz do sukcesu. Nie ma głupich pomysłów. Są pomysły, które są ciężkie do realizacji, są pomysły, które wymagają dużej ilości pracy. Zawsze pamiętajmy też, jakie mamy zasoby. Możemy być kreatywni, ale też musimy twardo często stąpać po ziemi, ponieważ mamy ograniczony budżet, mamy ograniczone możliwości władzy, mamy ograniczone możliwości zasobów, więc kreatywność pomaga wiele tych rzeczy rozwiązać. Jakby twórzmy i zapraszajmy do tworzenia lokalną społeczność i pasjonatów. Tak naprawdę oni mogą pociągnąć nam wiele, ale to naprawdę bardzo wiele rozwiązań, mogą nam przyciągnąć nowych, ciekawych ludzi. To jest taki przykład jeden z realizacji eventów, który robiliśmy 2 lata temu, tutaj też klientem był Heineken, jakby firma, która miała właściwie już wszystko, ma nieograniczone budżety i mówi, słuchajcie, mamy 350 osób, chcielibyśmy się bardzo, ale to bardzo zabawić, ale chcielibyśmy się też zintegrować, chcielibyśmy, żeby to było na świeżym powietrzu, chcielibyśmy, żeby to trwało mniej więcej 3 do 4 godzin. No i to, co zrobiliśmy na tym evencie, to był taki event budowania bolidów. Podzieliliśmy te 350 osób na 35 zespołów 10-osobowych i każdy zespół przez te 3 godziny budował bolid samochodowy, do którego dostał podstawowe części, czyli podstawę i niektóre koła, natomiast resztę z tych części musiał zdobyć sam, musiał przehandlować z innymi uczestnikami, musiał sam je stworzyć, musiał odpowiedzieć na pytania, musiał na końcu już samym się tym ścigać. Czyli jakby finalnie powstał bolid, który był maszyną do ścigania, powstał bolid, który był oceniany jako
pojazd najbardziej atrakcyjny i powstał też kierowca, który był zakupkiem tego bolidu, który też był oceniany według sprawności i sposobu przebrania. Mnóstwo zabawy, 350 osób się śmiało, mieliśmy ogromne wyścigi, 35 napędzanych ręcznie bolidów sprawiało, że było dużo frajdy. I tak naprawdę event zbudowany i stworzony wyłącznie na pomyśle, bardzo tanim kosztem, bardzo angażujący wszystkich uczestników. Jeszcze jako przykład mam taki drugi event, który możecie Państwo spokojnie zrealizować u siebie również. To są targi turystyczne. Tutaj znowu angażujemy imprezę skierowana typowo do branży. Dzielimy grupę na drużyny, maks też 10-osobowe i w trakcie 2 godzin te drużyny mają do zaprezentowania kraje, które nieuznawane są najczęściej przez społeczność międzynarodową, nie mają do dyspozycji internetu, ograniczone zasoby, jeśli chodzi o przedmioty i stroje. I organizowałem ten event już dawno temu, natomiast z kilkadziesiąt razy i to, jak bardzo jesteśmy kreatywni, to jak jesteśmy otwarci, jak bardzo jesteśmy skłonni do tego, żeby rozwiązywać problemy, jest niesamowite. Tutaj naprawdę widziałem, jak Aslandia, czyli nie Islandia, a Aslandia, kraj, który posiada gejzery, widziałem, jak można z termosu na herbatę zrobić gejzer. Da się. Widziałem też, jak można stworzyć wulkan, który pluje płonącą watą, więc ludzie mają naprawdę nieograniczone kreatywne pokłady i warto ich angażować, warto ich prosić o to, warto ich skłaniać do tego, żeby tą kreatywność, żeby się nią po prostu podzielili. Tyle. Miało być przez 45 minut, jak zwykle się przeciągnęło, za co bardzo przepraszam. Jeśli byłyby jakieś pytania, z przyjemnością odpowiem. Jeśli chcieli Państwo jakieś linki do filmów, do materiałów albo tą prezentację, ona pewnie też będzie jakoś tam do pobrania. Natomiast jeśli chcielibyście jakieś linki do którejś z tych eventów, to też z przyjemnością prześlę. Nie wiem, chyba tyle z mojej strony, chyba że ktoś ma jakieś pytania. O, jest tu pytanie. Czy 54 tysiące obserwujących dla wydarzenia w mieście, które ma prawie 300 tysięcy mieszkańców, to tak naprawdę jest dużo? To zależy tak naprawdę. Pytanie, jak dużo tych obserwujących jest spoza Łodzi? Jak prześledzi Pani grupę, bo ja akurat przeglądałem tą grupę facebookową, to większość komentarzy, czyli tych interakcji tak naprawdę obserwujących, to byli ludzie gdzieś tam spoza Łodzi, dopytujący o możliwości, dopytujący gdzieś tam o nowe rzeczy, o rozwiązania. I to są tylko jakby to są tylko obserwujące, jakby tutaj nie mówimy w żaden sposób o ludziach, którzy w trakcie eventu śledzili ten event na live, bo niestety tych informacji nie mam. To jest od pani Julii. O, pani Julię cały czas zadaje pytania. Ja muszę jeszcze na dwa pytania odpowiem, a później zakończymy, żebyśmy też tego nie przedłużali. Jak ocenić proporcje zasięgu na Facebooku, kiedy tak naprawdę można być zadowolonym? Przy liczbie około 30% mieszkańców. Prosiłbym o doprecyzowanie tego pytania. Tak naprawdę wszystkie te oceny liczbowe zależą od tego, co chcemy osiągnąć. Jeśli budujemy event lokalny, to tak naprawdę zależy nam na tym, żeby ten zasięg był bardzo mocno lokalny, żeby zasięg był mocno organiczny i był bardzo żywy. Takim dobrym przykładem budowania zasięgów jest też miasto, z którego jestem, jest Leszno, gdzie właściwie dominującą rozrywką jest żużel i stawiając cokolwiek z Unią Leszną, budujemy ogromne zasięgi. Jeśli głębiej wejdziemy w te zasięgi, to tak naprawdę okaże się, że kibiców żużla w Lesznie jest niewielu, natomiast jeśli zobaczymy, skąd są ci ludzie, to tak naprawdę są powiaty ościenne i oni tworzą dużą rzeszę
tych ludzi, tych fanów. Dlatego też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie cele sobie postawimy i do kogo on skierowany jest event, jaki, czy też obiekt, czy też miejsce. Wszystko tak naprawdę zależy od celów. Nie ma nigdy jednoznacznych odpowiedzi. Mówię, wszystko zależy od tego tak naprawdę, co chcemy osiągnąć. Czy budujemy event i liczymy na to, żeby w przyszłości osiągnie on skalę globalną, no to fajnie, że przyjdą na to lokalni mieszkańcy, natomiast bardziej zależy nam na tym, żeby zintegrować jakąś społeczność międzynarodową. Więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie sobie cele stawiamy, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. Okej, dobra, ja tu już chyba nie widzę, bo gdzieś coś źle skróluje. Dobra, to w takim razie dziękuję Państwu bardzo. Mam nadzieję, będzie okazja się spotkać, oby jak najszybciej. Życzę Państwu dużo zdrowia i uśmiechu, i energii przede wszystkim, bo wydaje mi się, ta choroba ma trzy aspekty. Pierwszy to jest zdrowotny, drugi to jest psychologiczny. Ja życzę, żeby ten psychologiczny i trzeci społeczny był dla Państwa jak najmniej uciążliwy. Życzę, żeby codziennie rano zamiast patrzeć na zasięgi, patrzeć w lustro, się uśmiechać. Więc dobrego dnia i do zobaczenia gdzieś w realu. Do widzenia.